2 września wspominamy błogosławionego Antoniego Franco, prezbitera. Antoni urodził się 26 września 1585 roku w Neapolu w rodzinie szlacheckiej pochodzącej z Francji. Był trzecim z sześciorga dzieci, dorastając w rodzinie głęboko religijnej. Wyróżniał się zdolnościami intelektualnymi. W wieku 17 lat uzyskał dyplom z prawa kanonicznego i cywilnego. Jego ojciec wysłał go do Rzymu, by tam uzupełnił wykształcenie. Po roku, za namową rodziców, przeniósł się do Madrytu. Tam służył na dworze królewskim. W wieku 25 lat Antoni przyjął święcenie kapłańskie. Kilka miesięcy później został mianowany kapelanem królewskim. 10 lat później mianowano go radcą i kapelanem Królestwa Sycylii. Otrzymał tytuł prałata przy katedrze świętej Lucji del Mela we wschodniej części Sycylii. Ksiądz Antoni był bardzo gorliwym duszpasterzem. Troszczył się o rozwój duchowy kapłanów i wiernych, których odwiedzał w najodleglejszych zakątkach diecezji. Starał się wprowadzić w życie postanowienia Soboru Trydenckiego. Jako prawnik był też członkiem Sądu Królewskiego. Walczył tam z wszelkimi przejawami niesprawiedliwości, lichwą, której ofiarą starał się pomagać, bandytyzmem, niewiedzą, przesądami, zemstą i wieloma innymi. Prowadził przy tym liczne dzieła miłosierdzia wobec ubogich i chorych. Sam dużo pościł i modlił się. Gdy pobliską wioskę nawiedziła klęska suszy, do Antoniego przyszli jej mieszkańcy z prośbą o pomoc. Zachęcił ich wtedy do zaufania Panu Bogu. Gdy mieszkańcy wsi wrócili, zastali już tam księdza Antoniego, który wskazał im obfite źródło wody. Według wielu podań ksiądz Antoni posiadał dar bilokacji. Wkrótce potem wskazał też miejsce, w którym należy wykopać studnię. To właśnie przy niej znajduje się wizerunek błogosławionego księdza Antoniego. Ksiądz Antoni Franco zmarł 2 września 1626 roku w wieku 41 lat. Zaraz po śmierci ludzie uważali, że jest błogosławiony. Pielgrzymowali do jego grobu i otrzymywali wiele łask. Jego beatyfikacja jednak odbyła się dopiero 2 września 2013 roku w katedrze w Messynie. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Antoniego na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.